Materiał przedstawia nieostrożnego kierowcę pojazdu dostawczego ścinającego zakręt. Prowadzący takim zachowaniem naraził siebie oraz autora nagrania na duże niebezpieczeństwo. Wideo ukazuje dwóch bezmyślnych kierowców lekceważących czerwone światło, przejeżdżając bez zatrzymania. Materiał przedstawia lekkomyślnego kierowcę białego pojazdu lekceważącego czerwoną barwę ukazaną na sygnalizacji świetlnej i przejeżdżając przez nią bez zatrzymania. Prowadzący zlekceważył również obszar wyłączony z ruchu drogowego oraz linię ciągłą. Kamerka samochodowa zarejestrowała lekkomyślnego kierowcę czarnego pojazdu przejeżdżającego przez czerwone światło. Nie dość, że daltonista, to wydaje mu się, że jest komunikacją miejską. Na nagraniu możemy zauważyć lekkomyślnego kierowcę czarnego samochodu narażającego siebie oraz mężczyznę prowadzącego pojazd ciężarowy na kolizję w postaci zderzenia czołowego. Pamiętajcie, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Wideo ukazuje nieostrożnego kierowcę pojazdu dostawczego, który podczas manewru wyprzedzania zlekceważył podwójną linię ciągłą oraz skrzyżowanie. Co myślicie o takim zachowaniu? Kamerka samochodowa zarejestrowała kolejnego nieprzepisowego kierowcę, który podczas manewru wyprzedzania zlekceważył podwójną linię ciągłą. Plaga niewidomych? Jak myślicie? Wideo ukazuje nieodpowiedzialnego kierowcę czarnego pojazdu, który podczas manewru wyprzedzania wykonywanego przez autora nagrania gwałtownie przyspieszył. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę białego pojazdu, którego najwyraźniej pokonał wjazd na podwórko. Niektórzy kierowcy definitywnie wygrywają prawo jazdy w chipsach. Kamerka samochodowa zarejestrowała kierowcę niepanującego nad holowanym samochodem. W rezultacie mężczyzna został zmuszony do zjechania na pobocze. Zły czas i złe miejsce dla kierowcy srebrnego pojazdu wymuszającego pierwszeństwo na autorze nagrania. Prowadzącym szybko zajęły się odpowiednie służby. Materiał przedstawia bezmyślnego kierowcę czarnego pojazdu poruszającego się pod prąd. Was też zastanawia, jak on się tam znalazł? Na nagraniu możemy zauważyć lekkomyślnego kierowcę czarnego BMW zajeżdżającego drogę autorowi nagrania. Co myślicie o takich kierowcach? Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy kierowcę Audi próbującego wymusić pierwszeństwo na autorze nagrania. Prowadzący został niestety zmuszony do wycofania pojazdu. Na nagraniu możemy zauważyć nieostrożnego kierowcę pojazdu wymuszającego pierwszeństwo na autorze nagrania. Materiał przedstawia nieprzepisowego kierowcę białego pojazdu, który zlekceważył czerwone światło, przejeżdżając bez zatrzymania. Prowadzący udał się również ze środkowego pasa na prawo, przejeżdżając przez obszar wyłączony z ruchu drogowego. Wideo ukazuje nietypowy pościg policyjny. Mężczyzna poruszający się na koniu nie zatrzymał się do kontroli oraz pogalopował w stronę zachodzącego słońca. To musiała być droga przejażdżka. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę pojazdu ciężarowego chcącego przystąpić do manewru wyprzedzania. Mężczyzna w ostatniej chwili został powiadomiony o inspekcji drogowej, która odwiodła go od tego pomysłu. Inspekcja. 900 metrów. Materiał przedstawia nieostrożnego kierowcę pojazdu ciężarowego przejeżdżającego przez czerwone światło bez zatrzymania. Niebezpieczna sytuacja, w której możemy zauważyć potrącenie rowerzysty. Kierowca białego pojazdu nie zauważył mężczyzny? Jak myślicie? Na nagraniu możemy zauważyć bezmyślnego kierowcę pojazdu ciężarowego wyprzedzającego na podwójnej linii ciągłej oraz skrzyżowaniu. Nagrywający w celu uniknięcia kolizji zmuszony został do zjechania na pobocze. Wideo ukazuje lekkomyślnego kierowcę pojazdu ciężarowego przystępującego do manewru wyprzedzania w nieodpowiednim momencie, lekceważąc przy tym podwójną linię ciągłą. Prowadzący spowodował niezły chaos na drodze, ponieważ dwóch kierowców zmuszonych było do zjechania na pobocze w celu uniknięcia kolizji. Materiał przedstawia niewytłumaczalnie złośliwych kierowców pojazdów ciężarowych, blokujących możliwość szybszego przejazdu innym samochodom. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę Mercedesa siedzącego na zderzaku autorowi nagrania podczas jazdy prawym pasem ruchu. Co myślicie o takim zachowaniu? Wideo ukazuje kierowcę pojazdu ciężarowego, który cudem zapanował nad tirem zwiewanym przez wiatr. Wielki szacunek dla prowadzącego. Kamerka samochodowa zarejestrowała nieprzepisowego kierowcę szarego pojazdu przejeżdżającego przez czerwone światło bez zatrzymania.
Komiczna sytuacja, w której możemy zauważyć, jak kobieta prowadząca pojazd ciężarowy w trakcie jazdy poprawia sobie makijaż. Zdarzenie zabawne, lecz niestety niebezpieczne. Materiał przedstawia nieprzepisowego kierowcę czerwonego BMW. Prowadzący przejechał przez przejście dla pieszych, pomimo widocznie czekających przechodniów, a także zlekceważył linię ciągłą podczas zmiany pasa ruchu. Kamerka samochodowa zarejestrowała kierowcę białego pojazdu wyprzedzającego autora nagrania przed widocznym przejściem dla pieszych. Niektórzy zapominają o tym, jak kosztowna potrafi być dana czynność. Materiał przedstawia bezmyślnego kierowcę pojazdu ciężarowego, który wjeżdżając na rondo jedzie wprost na nagrywającego mężczyznę. Zagapienie czy martwy punkt? Jak myślicie? Kurwa. I kurwa śpisz? Wideo ukazuje kierowcę czarnego pojazdu wymuszającego pierwszeństwo na autorze nagrania. Na całe szczęście nie doszło do kolizji. Materiał przedstawia nierozważnego kierowcę białego pojazdu lekceważącego znak sygnalizujący zakaz przejazdu. Jak myślicie, mężczyzna nie zauważył oznaczenia? Kamerka samochodowa zarejestrowała lekkomyślnego kierowcę czarnego pojazdu wymuszającego pierwszeństwo na autorze nagrania. Wideo ukazuje nieostrożnego kierowcę srebrnego pojazdu wymuszającego pierwszeństwo na autorze nagrania podczas wjazdu na rondo. Miło ze strony kierowcy, że chociaż przeprosił. Materiał przedstawia nierozważnych rowerzystów wymuszających pierwszeństwo na autorze nagrania. Pamiętajmy, że przepisy ruchu drogowego dotyczą również rowerów. Zabawna sytuacja, w której możemy zauważyć rondo, które ewidentnie pokonało wielu kierowców. Pamiętajcie, aby w takiej sytuacji uważnie patrzeć na znaki. Takie zachowanie oszczędzi niepotrzebnych problemów. Kamerka samochodowa zarejestrowała niebezpieczną sytuację, w której możemy zauważyć, jak kierowca srebrnego pojazdu stracił kontrolę nad samochodem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę pojazdu komunikacji miejskiej, który najwyraźniej pomylił trasę, po czym zawrócił swoim autorskim skrótem. Materiał przedstawia nieuprzejmego kierowcę Opla, który zamiast spokojnie poczekać na możliwość wyprzedzenia autora nagrania, macha rękami oraz pokazuje środkowy palec. Mężczyzna podczas manewru wyprzedzania zlekceważył linię ciągłą, po czym znowu pokazał nagrywającemu ulubiony palec. Wideo ukazuje lekkomyślnego kierowcę autokaru, który podczas zajechania drogi autorowi nagrania zepnął go na pobocze. Prowadząc, jak gdyby nigdy nic, wrócił na prawy pas. Co myślicie o takim zachowaniu? Na nagraniu możemy zauważyć pojazd ciężarowy, który nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Kobieta przechodząca przez pasy miała wiele szczęścia. Można powiedzieć nawet, że wygrała drugie życie. Materiał przedstawia pojazd zaparkowany w bardzo dziwny sposób. Prowadzący zlekceważył niestety widoczną kartkę, na której jest napisane, żeby nie opierać się o ogrodzenie. Ostatnie nagranie w dzisiejszym zestawieniu przedstawia bardzo niebezpieczną sytuację, w której możemy zauważyć, jak z poprzedzającego autora nagrania pojazdu odpina się przyczepka. Nagrywający miał dużo szczęścia, ponieważ zjechała ona na pobocze drogi, nie sprawiając kolizji. Jezu, jak szczęśliwie to się stało.